Villa Anna rozdział 15 miał różowe okładki pachniał tanimi perfumami a z boku znajdowała się kłódka z pozłacanego plastiku kluczyk do kłódki znaleźliśmy w plecaczku brązowego pluszowego niedźwiadka stojącego pomiędzy paprotkami na parapecie chwilę się wahałem czy uchylić różowej okładki ale wtedy Daria Sułek zrobiła w moją stronę krok a na jej twarzy pojawiło się zdecydowanie, świadczące o tym, że chętnie mnie wręczy w kłopotliwym obowiązku. Nie ociągałem się więcej. Otworzyłem pamiętnik, przewróciłem stronę tytułową z wykaligrafowanymi starannie imieniem i nazwiskiem właścicielki i zacząłem czytać, wyczuwając bardziej niż widząc, że kobieta stojąca za mną zagląda mi ciekawie przez ramię. Trzy kwadranse później dotarłem prawie do końca relacji dziewczynki. Zostało już tylko kilka stron, zapisanych dużymi, równymi literami pilnej uczennicy. Odetchnąłem głębiej i przewróciłem kartkę. I wtedy je zobaczyłam. Były na rysunku namalowanym pastelami. Zapytałam panią Sonię, kto narysował te kwiaty, na co ona odpowiedziała: Przerywam na sekundę, pamiętniczku. Słychać jakiś hałas za oknem, a sam wiesz, jaka jestem ciekawska. To był tylko samochód. No więc wracam do opowieści. Pani Sonia powiedziała, że nie wie, kto namalował te kwiaty, że dostała rysunek w spadku po swojej babce razem z pudłem innych staroci, których użyła do dekoracji kwiaciarni. Po chwili namysłu stwierdziła, że raz w życiu widziała podobne kwiaty na żywo, choć teraz nie pamięta już gdzie, ale jeśli przez chwilę będziemy cicho i pozwolimy jej spokojnie pomyśleć, to spróbuję sobie przypomnieć. Skinęliśmy głowami i zaczęliśmy rozglądać się po jej kwiaciarni, a ona poszła do kasy, mrucząc pod nosem: Skleroza w tym wieku. To naprawdę do niczego niepodobne. Mama Maćka ma najpiękniejszą kwiaciarnię w całym Konstancinie. Jest tam mnóstwo tulipanów we wszystkich kolorach, wielkie czerwone róże i drewniane skrzynki wypełnione małymi niebieskimi kwiatkami. Małe drzewka magnoli ustawione pod ścianą zasłaniają ją niemal w całości, ale zobaczyliśmy, że za kwiatami widać ogłoszenia ze starych gazet oprawione w ramki. Trzy ogłoszenia były kolorowe, a na jednym z nich zobaczyłam znowu złote maki. Pod nimi były polskie słowa, ale takie, jakich nigdy nie słyszałam i zrozumiałam z nich tylko dwa wyrazy: nadzwyczajna i cudowna. Reszta mogłaby być napisana po chińsku. Chciałam zapisać nieznane wyrazy, żeby sprawdzić w słowniku, co znaczą, ale wtedy zawołała nas pani Sonia i z uśmiechem oświadczyła nam, że widziała te kwiaty na kapeluszu pewnej pani. Zapytaliśmy ją, czy zna tę panią, a ona uśmiechnęła się jak nauczycielka, która ma zamiar puścić nas do domu, ale chce jeszcze chwilę potrzymać nas w niepewności i skinęła głową na tak. Musieliśmy pomóc jej w przycinaniu kwiatów zanim wyjawiła nam nazwisko tej pani. Na razie go tu nie napiszę, bo jeszcze nie wiem, co wykaże nasze śledztwo. Nie chciałabym oskarżać niewinnej osoby. Dlatego będę o niej od teraz pisać makowa panienka. Cały dzień śledziliśmy makową panienkę, a kiedy poszła do kościoła, zostawiliśmy Maćka na czatach, a my z Zośką spróbowałyśmy otworzyć zamek w jej drzwiach. Wtedy jednak zjawiła się moja wychowawczyni. Zrobiła nam awanturę i zagroziła, że powie o wszystkim rodzicom, jeśli to się powtórzy. Zabrała nam wytrychły i poszła sobie, a Zośka powiedziała, że to nic nie szkodzi, bo ma w domu drugi komplet. Potem już tylko czatowaliśmy na Makową P, ale kiedy wróciła z kościoła, to przez cały wieczór siedziała u siebie i nigdzie już nie wychodziła. Potem mamy zawołały mnie i maćka do domu, ale Zośka której mama za bardzo nie pilnuje i pozwala jej na wszystko, powiedziała, że będzie stała na warcie tak długo jak się da. Umieram z ciekawości, czy coś się wydarzy. Dobranoc, pamiętniku. Ona poszła o północy do piwnicy. Powiedziała dzisiaj Zośka dumna jak paw. Może jest duchem? Zapytał Maciek. Albo spotyka się z duchami? Próbował grać hojraka, ale minę miał nie nietęgą. Zawsze gada, że nie boi się duchów, wampirów ani zombis, bo odpornił się na strach oglądając horrory, ale chyba kłamie. Dzieciuch z niego to żaden wstyd się bać. Poszliśmy zaraz do piwnicy, żeby zobaczyć bok smakowej panienki. Zabraliśmy ze sobą tylko latarkę, żeby w razie czego móc się ukryć w ciemnościach, gdyby ktoś nas nakrył. Boksem P miał normalne drzwi jak do domu, a nie takie zbite ze sztachet, jak w innych boksach. I zamek zamiast kłódki. Postaliśmy przy nim przez pięć minut, ale nic się nie działo, więc postanowiliśmy wracać. I wtedy wysiadły baterie w latarce. Maciek od razu złapał mnie za rękę. Czułam, że trzęsie się ze strachu. Ale to nie był koniec, bo w tym samym momencie w szparze pod drzwiami boksu makowej panienki rozbłysło światło. Poczułam, że nogi mam jak z waty, a maciek wrzasnął jak dziki i popędził do wyjścia. Po drodze musiał uderzyć o coś głową, bo wrzasnął jeszcze głośniej. Na szczęście znalazł drogę do wyjścia. Po chwili zatupał na schodach, a potem trzasnęły drzwi na korytarz. Zośka zachowała zimną krew, podeszła do drzwi, kucnęła, a potem położyła ręce na podłodze i przyłożyła głowę do podłogi, żeby zobaczyć, co widać przez szparę. Ciekawe, mruknęła. Czułam, że nogi ledwie chcą mnie słuchać, ale żeby nie wyjść na tchórza, poszurałam w stronę drzwi i, zbliżając głowę do głowy Zośki, zajrzałam pod szparę. Widać było tylko podłogę w jasnym świetle i fragmenty drewnianych skrzynek. Nic więcej. Zośka wyjęła z kieszeni komórkę i poświeciła na zamek w drzwiach. Pestka. Prychnęła i już miała wyciągnąć wytrych, ale wtedy usłyszałyśmy, że ktoś otwiera drzwi do piwnicy, a zaraz potem zapaliło się światło. To był mój wujek. Zdziwił się trochę, jak nas zobaczył w piwnicy, ale Zośka nakłamała mu, że bawiłyśmy się w chowanego i wyszłyśmy na podwórko, gdzie czekał na nas Maciek. Od razu postanowiłyśmy, że wrócimy do piwnicy wieczorem, ale Maciek powiedział, że on nie idzie. Zośka stwierdziła, że nie potrzebuje pomocy tchórza, na co Maciek najpierw się obraził, ale potem powiedział, że nie idzie do piwnicy, bo przecież ktoś musi stać na straży. Zośka śmiała się pod nosem, ale udała, że mu uwierzyła i na tym się skończyło. Już nie mogę doczekać się wieczora. Dalej były czyste kartki. I to wszystko. Jęknęła Daria Sółek i zrobiła taką minę, jakby ktoś podarował jej ciastko. Ale w ostatniej chwili, kiedy miała już wbić zęby fapetycznie wyglądającą polewę z czekolady, sprzątnął jej talerz z przed nosa. Mnie jednak było aż na to. Czułem się jak żeglarz, któremu wciśnięto w rękę grubą okrętową linę. Koniec tej liny opleciono na knadze za pomocą sprytnego węzła. Wystarczy tylko delikatne pociągnięcie, by węzeł puścił. Pozwalając skomplikowanym splotom prześlizgnąć się po wypolerowanym metalu knagi i zamienić na powrót w kawałek prostego, mocnego sznura. To tutaj, stwierdziłem, kładąc rękę na zwykłych drzwiach z litego drewna. U dołu miały rzeczywiście szparę, ale nie widać było w niej teraz światła, o którym napisała w pamiętniku łania. Przywarłem do ziemi i zajrzałem do środka przez szczelinę. Ale lampa zawieszona u sufitu dawała za mało światła, by można było dostrzec coś poza pasem zakurzonej podłogi, zaraz za drzwiami. Poczułem za to znajomy, chociaż dość słaby zapach, gorzkawy i rzeźki zarazem, bił ze szczeliny. Wstałem na równe nogi i przyjrzałem się zamkowi. Chyba nie chce się pan włamać? Zapytała z lękiem Daria Sułek. A widzi pani lepsze wyjście? Nie odpowiedziała. Zamiast tego nacisnęła na klamkę i, ku memu zdziwieniu, drzwi ustąpiły. Rześki zapach stał się mocniejszy. Zrobiłem krok za próg i przez chwilę szukałem na ścianie przełącznika. W końcu dotknąłem gumowej osłonki i uruchomiłem gołą, wiszącą u sufitu, żarówkę. Nawet jeśli poprzedniej nocy w pomieszczeniu znajdowały się jakieś skrzynki, to ktoś je pracowicie stamtąd usunął. Podłogę wymieciono bardzo dokładnie. Patrzyliśmy na szare, maźnięte byle jak wapnem chropawe ściany bez tynków. No to koniec, westchnęła z rozpaczą darya Słuek i opuściła ramiona. Nie miałem zamiaru poddawać się tak łatwo jak ona. Posuwając się powoli wzdłuż ścian, opukałem ich powierzchnię od podłogi do sufitu, licząc, że zamiast głuchego, stłumionego dźwięku usłyszę... Jak za dudni pod pusta przestrzeń. Na próżno. Ściany piwnicy nie kryły w sobie żadnej tajemnicy. I co teraz zrobimy? zapytała moja towarzyszka. Może matka Maćka powiedziałaby nam, u kogo widziała te kwiaty? To nie będzie konieczne, odparłem pewnie. A kobieta spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Wie pan, kim jest makowa panienka? Zapytała po chwili. Powiedzmy, że się domyślam i mam sposób. By się upewnić. No to niech pan powie, na Boga! zażądała matka Ani. Nie mam zamiaru, odrzekłem, obserwując jednocześnie, jak twarz Darii jej wykrzywia złość. Nie sądzę, żeby ta osoba zrobiła coś zakazanego albo złego. Wypadek pani córki był wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Skoro wysprzątała piwnicę, znaczy to, że zależało jej na dyskrecji i nie widzę powodu. By ją dekonspirować. Ale. Kobieta przez chwilę szukała argumentów i w końcu wytoczyła najcięższe działo. Ta cała makowa panienka mogła mieć coś wspólnego z pożarem. To nie ona, odparłem pewnie, przypominając sobie jednocześnie nocną wizytę Damiana Słuka w posiadłości Roberta Weissa. Proszę teraz iść do domu i zaczekać na mnie. Postaram się dowiedzieć, co spowodowało u pani córki szoka nafilaktyczny. Daria Słówek rzuciła mi jeszcze jedno spojrzenie, w którym prośba mieszała się z żądaniem, ale ponieważ zbyłem ją milczeniem, mruknęła tylko pod nosem, co oni sobie wyobrażają, i wyszła z piwnicy. Odprowadziłem ją do szczytu schodów, a potem zamknąłem drzwi do piwnicy od środka i wróciłem do drzwi boksu makowej panienki. Zamknąłem drzwi i spojrzałem w górę. Na miejsce, gdzie zazwyczaj maluje się numer mieszkania, do którego właścicieli należy piwnica. Numer wydrapano, a jasny kolor Szuram świadczył, że zrobiono to niedawno. Na szczęście, Makowa Panienka nie miała głowy do tego, by zacierać za sobą ślady dokładnie. Pozostawiła numery na drzwiach pozostałych boksów i po pięciu minutach wiedziałem już, jaki numer znajdę na drzwiach jej mieszkania. Nie od razu jednak wyszedłem z piwnicy. Poświęciłem jeszcze pół godziny, by dokładnie przeszukać podziemia willi Anna. To, co spodziewałem się znaleźć, utkwiło w ciemnym kącie naprzeciw boksu. Podniosłem z ziemi kawałek materii, przypominający w dotyku cienki jedwab i z zadowoleniem stwierdziłem, że nie stracił on jeszcze swojego pierwotnego koloru. Zawinąłem znalezisko w jednorazową chusteczkę i... Zgasiwszy światło, wyszedłem z piwnicy. Najpierw udałem się do kwiaciarni matki Maćka. Zapach róż zamknięty w czterech ścianach niczem w zakręconym słoiku sprawiał, że oddychało się tu z trudem. Właścicielki akurat nie było. Zastępowała ją młoda dziewczyna w białej bluzeczce i spódnicy z dżinsu. Pewnie pani Sonia wzięła sobie wolne, żeby zająć się Maćkiem, pomyślałem. Tym lepiej dla mnie, dodałem w myślach. Młoda ekspedientka zapytała, czego sobie życzę, a ponieważ oświadczyłem, że chcę się rozejrzeć, nie pytała o nic więcej. Przysiadła na wysokim stołku obok lady i zagłębiła się w lekturze jakiegoś czasopisma pełnego kolorowych zdjęć. Udając, że nie mogę zdecydować się, które kwiaty wybrać. Krążyłem po sklepiku, czasem tylko dotykając delikatnie rozkwitłych kielichów róż lub zbliżając nos do podniesionych w górę główek i rysów. W końcu, mając ciągle w pamięci zapisane w pamiętniku ani słowa, podszedłem do stojących pod ścianą drzewek magnolii i zajrzałem za wonną zasłonę. Ogłoszenia wycięte z gazet i oprawione w ramki ciągle tam wisiały. Znalazłem to, o którym wspomniała Ania. W przeciwieństwie do niej rozumiałem doskonale cały tekst. Co więcej, poczułem miły dreszcz, jaki zawsze towarzyszy u mnie momentowi, gdy rozrzucone bezładnie i z pozoru niemożliwe do połączenia części detektywistycznej układanki zaczynają trafiać na właściwe miejsce. Wróciłem do dziewczyny, kupiłem u niej jedną różę i wyszedłem z kwiaciarni. Podarowałem ją pierwszej napotkanej w drodze powrotnej kobiecie. Która najpierw spojrzała na mnie jak na wariata, ale uznawszy, że nawet jeśli brak mi piątej klepki, to i tak jestem niegroźny, przyjęła róże z nieco zaskoczonym uśmiechem. Schody stukały pod podeszwami, gdy wspinałem się na drugie piętro wili. W końcu stanąłem przed drzwiami mieszkania makowej panienki i zastukałem. Kobieta, która mi otworzyła. Spojrzała na mnie niechętnym wzrokiem, czekając, aż wyjawię, z czym przyszedłem. Milczałem. Zamiast mówić, otworzyłem pięść, w której ściskałem chusteczkę. Na kwadraciku białego papieru leżał płatek maków w kolorze poczerniałego złota. Pułkownikowa skrzywiła się, ale otworzyła szerzej drzwi, bym mógł wejść do przesyconego zapachem maków przedpokoju. Skrzynki z makami w złoto-pomarańczowym kolorze zajmowały niemal całą podłogę w przedpokoju, stały pod ścianami salonu, widać je było nawet na szafkach w kuchni przez uchylone drzwi salonu. Kobieta wskazała mi krzesło, na którym siedziałem podczas poprzedniej wizyty, sama zajęła miejsce naprzeciw. Przez kilka sekund patrzyła na mnie uważnie, a potem zapytała: Jak ona się czuje? Już lepiej. Lekarz twierdzi, że wszystko będzie w porządku. Martwi go tylko jedna rzecz, to znaczy, dobrze byłoby wiedzieć, co spowodowało u dziewczynki tak gwałtowną reakcję alergiczną, żeby móc jej uniknąć w przyszłości. Papaver californicum, rzekła tajemniczo pułkownikowa, a widząc zdziwienie na mojej twarzy, dodała szybko: Tak brzmi łacińska nazwa kwiatów, które są w skrzynkach. Ania nie powinna się martwić. Te rośliny raczej trudno spotkać w Polsce. Jest endemitem i występuje tylko w rejonie Zatoki San Francisco. I w piwnicach Wili Anna, rzekłem z ironią. Kobieta uśmiechnęła się półgębkiem, ale nic nie powiedziała. Dlaczego utrzymuje pani swoją hodowlę w tajemnicy? zapytałem. Chyba utrzymywałam zauważyła cierpko. Na razie nikt poza mną nie wie, do kogo należała piwnica. W której rosły złote maki. Spojrzała na mnie z powątpiewaniem, ale po chwili chyba mi uwierzyła. Są dwa powody. Pierwszy, chociaż wcale nie najważniejszy, jest taki, że w Polsce na uprawę maku trzeba mieć pozwolenie. Drugi wiąże się z odkryciem dokonanym przez pewną kobietę przeszło sto lat temu. Ma pani na myśli Annę Klimpel? stwierdziłem bardziej niż spytałem. Pokręciła głową z uśmiechem. Nie, rzekła, ale był pan blisko. Odkrywczynią cudownych właściwości złotych maków była jej przyjaciółka, Krystyna Sulerichów-Machlejdowa. To ona przeczytała u Owidiusza wzmiankę o kobietach moczących płatki maków w zimnej wodzie, a następnie wcierających je sobie w policzki i rozpoczęła szeroko zakrojone eksperymenty z rozmaitymi odmianami tego kwiatu. Sprawę miała o tyle ułatwioną, że pochodziła z rodziny znamienitych ogrodników warszawskich, ulerichów. Dzięki rodzinnym koneksjom uzyskała dostęp do licznych odmian maku. Anna z kolei była pośredniczką w kontaktach Krystyny ze swoim szwagrem, znakomitym warszawskim aptekarzem, Leopoldem Klimplem, który służył swą wiedzą chemika i farmaceuty. Jeśli wierzyć pamiętnikowi Anny Klimpel, eksperymenty te zakończyły się sukcesem około roku 1903, kiedy to Krystyna oświadczyła swej przyjaciółce, że największą gładkość skórze dają płatki Papaver Californicum, maku o złoto-ognistych płatkach, rosnącego tylko w rejonie kalifornijskiej zatoki San Francisco. Zaraz, zaraz przerwałem jej o jakim pamiętniku pani mówi? Dwa dni temu twierdziła pani, że ukradli go w czasie wojny Niemcy. Bardzo mi przykro, że pana okłamałam. Na twarzy staruszki pojawił się szczery grymas żalu. Pamiętnik ocalał i leży u mnie w komodzie, skinęła głowa w kierunku mebla. Ale nie mogę go panu pokazać, bo podobnie jak moją matkę, obowiązuje mnie przysięga, że dochowam tajemnicy. Przecież przed chwilą mi ją pani wyjawiła. Żachnąłem się. – Nie do końca – rzekła staruszka. Wstała i wyszła na chwilę do drugiego pokoju. Wróciła po chwili, niosąc granatowe pudełko ze złotą zakrętką i kameą na obłym boku. Usiadła przy stole i przesunęła puzderko po blacie w moją stronę ze słowami – Trzymam ją w pudełku po pani Walewskiej dla niepoznaki – wyjaśniła. – Śmiało, niech pan otworzy. – To nie trucizna – zachęcała. Sądząc po tym… Co spotkało Anię, można mieć wątpliwości, pomyślałem, nie mogąc powstrzymać się od ironicznego komentarza, ale bez słowa przysunąłem do siebie pudełeczko i przekręciłem złotą pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Puzderko do połowy wypełniała substancja podobna do wazeliny, w której widać było kawałki pomarańczowo-żółtych płatków. Wyciągnąłem palec, żeby zanurzyć go w mazi, ale zdałem sobie sprawę. Że zachowuje się nietaktownie i spojrzałem przepraszająco na pułkownikową. Kobieta machnęła tylko ręką i zachęciła mnie gestem, żebym zaczerpnął maści. Nabrałem jej odrobinę na palec wskazujący i roztarłem za pomocą kciuka. Była miła w dotyku i delikatnie rozgrzewała. Zbliżyłem palec do nosa. Mocny zapach kwiatów mieszał się w niej z ledwie wyczuwalną nutą kamfory. Wytarłem rękę w podaną mi przez pułkownikową jednorazową chusteczkę, zamknąłem puzderko i przesunąłem je w stronę kobiety, która wyczekiwała na moją reakcję. Dziwię się, że sąsiedzi niczego nie zauważyli, rzekłem z przekąsem. Przy produkcji tego kremu musi rozchodzić się po domu niesamowity zapach. Starsza pani zaczerwieniła się jak pensjonarka, ale po chwili powiedziała, mam takiego znajomego aptekarza w Warszawie. Starszy pan w moim wieku. Zawahała się na moment, ale ja dopowiedziałem sobie resztę. Jest bardzo dyskretny. Dlatego aż do teraz nic się nie wydało. I może tak być dalej rzekłem, nie chcąc dłużej jej zwodzić. Na twarzy pułkownikowej pojawiła się nadzieja. Musi pani jednak spełnić moją jeszcze jedną prośbę. Doniczka była ciężka jak młyński kamień. Oczy doktora, ukryte za grubymi szkłami rozszerzyły się w zdziwieniu, kiedy postawiłem ją na biurku w jego gabinecie. To bardzo miłe z pana strony, bąknął takim głosem, jakby wcale nie czuł wdzięczności i spojrzał w górę nakiwające się na szczytach łodyżek złoto-czerwone kwiaty, ale nie wolno nam przyjmować żadnych prezentów. To nie prezent, oświadczyłem zdecydowanym tonem, ale roślina, która spowodowała uczulenie u ani sułek. Ale dziwne, rzekł zbity z tropu doktor, wstając i zbliżając nos do złotych płatków. Nigdy takich nie widziałem. Nikt w Konstancinie nie widział ich przynajmniej od stu lat. Najwięcej rośnie ich w zatoce San Francisco. Skąd więc? Powiedzmy, że wyszarpnąłem je z żarłocznej paszczy czasu. Odparłem enigmatycznie i, obróciwszy się na pięcie, Zostawiłem doktora sam na sam z jego zdziwieniem i poszedłem zobaczyć, co słychać u Ani. Musiałem się wyspać. Mój mózg musiał odpocząć, a potem zacząć znów działać na najwyższych obrotach. Wiedziałem bowiem doskonale, że chociaż udało mi się rozwiązać zagadkę złotych maków, to ciągle pozostawała do odkrycia tajemnica dużo. Jak to teraz widziałem, ważniejsza i zupełnie niezwiązana z zagadką złotych maków, kto i dlaczego postanowił spalić Annę? Mniej więcej od czasu, gdy wyszedłem od pułkownikowej dręczyło mnie niejasne przeczucie, że jestem blisko przełomu w śledztwie i już podano mi jak na tacy rozwiązanie problemu, ale je przegapiłem. Napiłem się ciepłego mleka, które ma podobno działanie uspokajające. Zaciągnąłem zasłony i położyłem się do łóżka, ale sen nie chciał przyjść. Przynajmniej pół godziny obracałem się w łóżku. Jakbym był kurczakiem nabitym na rożen, potem wstałem i poszedłem do kuchni. Wlałem resztkę mleka z ciepłego jeszcze rondelka do czystej szklanki i usiadłem przy stoliku. Z ręką na szklance, oddającej ciepło mleka, przy zaciągniętych zasłonach wpatrywałem się w smugę światła złotego jak maki pułkownikowej, które wpadało przez szparę między zasłonę i framugą okna. Nawet nie zauważyłem, kiedy moje powieki stały się ciężkie jak dwa płatki ołowił. Stukot okiennej ramy o framugę był cichy, ale w połączeniu z chłodem, który przesączał się przez parapet, niczym woda z przepełnionej wanny i płynął dalej po podłodze aż do palców moich stóp. Wystarczył, żebym się obudził. Ciało, już odprężone, ale jeszcze nie wypoczęte, jak to zwykle bywa, gdy wyrwie się człowieka ze snu w środku nocy. Domagało się kolejnej porcji odpoczynku. Ziewnąłem szeroko otwierając usta, podniosłem się z taboretu i poczłapałem do sypialni. Rzuciłem się na łóżko trochę zbyt gwałtownie i stare deski jęknęły żałośnie, ale wytrzymały. Wyciągnąłem się na materacu, prostując nogi i, czując jak ogarniam nieprzyjemne odprężenie, zakryłem się kołdrą aż po brodę. Niemal natychmiast zjawiły się strzępki snów, Fioletowe maki na tle księżyca, otoczone przez muszki, szpitalny korytarz tak długi, że przypominał tunel przebiegający pod jakąś wielką górą wreszcie kartki pamiętników przewracane przez wiatr na podłodze pustej piwnicy. I właśnie wtedy, na krawędzi snu i jawy, udało mi się schwytać myśl, która niczym natrętna mucha krążyła wokół mojej głowy. Przysiadając na moim czole na chwilę, by, gdy tylko zbliżyłem do niej otwartą niczym packa dłoń, podjąć swój drażniący lot, pozostawiając mnie w idiotycznej pozie. Ale teraz udało mi się ją wreszcie złapać. I już wiedziałem, co muszę zrobić, by uczynić to samo z człowiekiem odpowiedzialnym za pożar w willi Anna. Obróciłem się na bok i z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku zasnąłem jak dziecko. Co pan robi? Usłyszałem za sobą głos Zosi. Odwróciłem się. Stała za mną w towarzystwie Maćka, trzymając w ramionach ogryska i żując gumę z szelmowską miną. Naklejam ogłoszenie, odparłem zgodnie z prawdą jedną ręką, przytrzymując róg świeżo zadrukowanej kartki, a dragą sięgając do ust po czwarty kawałek taśmy klejącej. Szybko przytwierdziłem ostatni róg do szyby w drzwiach wejściowych i zrobiłem dwa kroki do tyłu. By przyjrzeć się swemu dziełu z dystansu. Wydruk z komputera nie robił wielkiego wrażenia. Nie opatrzyłem tekstu żadnym rysunkiem. Ale nie forma była tu ważna, a treść. Zebranie lokatorów w sprawie podpalenia wili Anna odbędzie się dziś o godzinie 20:30 w sali klubu Seniora. Podczas zebrania zostaną podane nowe fakty dotyczące przestępstwa. Organizator. Pod wyrazem organizator przybiłem ministerialną pieczątkę, rozmazawszy ją tak, że nie dało się z niej nic odczytać, po czym podpisałem się za maszyście i niewyraźnie. W czasie gdy przyglądałem się ogłoszeniu, Zosia odczytywała jego treść poruszając ustami. Potem obróciła się w moją stronę i zapytała Już pan wie, kto to jest? Może? Odparłem, robiąc tajemniczą minę i udając, że chce odejść. Pan Paweł na pewno wie, tylko nie chce go wypłoszyć z kryjówki. Wtrącił się do rozmowy Maciek. Nieznacznym ruchem głowy potwierdziłem przypuszczenie Maćka i ruszyłem do drzwi. Zosia zmierzyła swego towarzysza spojrzeniem, pod którym zamilkłby nie tylko kilkulatek. Jak pan jest taki mądry? To niech pan powie, rzekła zaczepnie dziewczynka, gdy stanąłem w progu. Nie mogę, odparłem, odwracając się a Maciek ma trochę racji. Chcę wywabić podpalacza z kryjówki, a potem zmusić, żeby się przyznał. I będę potrzebował Waszej pomocy. Dziewczynka nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Przygryzła wargę i to podnosząc, to opuszczając główkę, myślała przez kilka chwil, zanim Maciek nie trącił jej w ramię. Co mamy zrobić? odparła Sosia, otrząsając się z odrętwienia. Powiedziałem im. Byli trochę rozczarowani, że trzeba będzie czekać aż do wieczora, ale kiedy wyjaśniłem, że musimy mieć na wszystko świadków, niechętnie przyznali mi rację. Resztę dnia zajęło mi przygotowywanie klubu seniora na wieczór. Przesuwając stoliki i przynosząc z dla musa stare rozklekotane krzesła, rozmyślałem, czy nie wtajemniczyć w sprawę aspiranta grzymały, ale potem przypomniałem sobie nasze ostatnie spotkanie i przeszła mi na to ochota. Ludzie zaczęli się schodzić po dzienniku. Patrzyłem w milczeniu, jak siadają na krzesłach ustawionych w rzędzie przed okrągłym stolikiem, za którym się usadowiłem, pani Zakrzewska z niechętną i jednocześnie zaciekawioną miną, mocno osłabiony Grzegorz Kruk, wypuszczony dopiero dzisiaj ze szpitala, który usiadł i od razu wbił wzrok w okno. Renata Pestka, z nieśmiałym uśmiechem i w ślicznej, prostej sukience, sięgającej kolan. Teresa Dąbek, matka Sosi, nerwowo rozglądająca się wokoło, jakby szukała córki i co chwilę sprawdzająca komórkę. Rafał i Sonia Karpińscy, również bez swego synka, maćka, i pułkownikowa w kapeluszu przystrojonym czerwonymi makami. Jako ostatni wpadli Damian Sułek i, minutę po nim gwiazdor, Robert Weiss, patrzący na mnie zbyka, z nieprzyjemnym, wyzywającym uśmiechem. Ze stałych mieszkańców fanny brakowało tylko ani sułek i jej matki, ale one musiały zostać w szpitalu. I chociaż w klubie seniora zgromadziło się całkiem sporo osób, panowała cisza. Ludzie siedzieli w milczeniu i wpatrywali się w sufit i ściany, jakby bali się, że jakakolwiek próba kontaktu z sąsiadem może zostać uznana za coś podejrzanego. Odczekałem minutę, chociaż nie spodziewałem się już nikogo. A potem wstałem i odchrząknąłem. Twarze odwróciły się w moją stronę i pojawiło się na nich skupienie. W oczach pułkownikowej i pani Zakrzewskiej zapaliły się ogniki zainteresowania, jakie nieraz już widziałem w oczach ludzi, którzy, zazwyczaj wiodąc spokojną egzystencję, znajdowali się nagle w samym środku sensacyjnych wydarzeń. Dziękuję państwu za przybycie, rzekłem w końcu, i żeby nie przedłużać. Od razu przechodzę do sedna sprawy, zapadła cisza, jakby wszyscy wstrzymali oddech. W wyniku przeprowadzonego przeze mnie śledztwa mogę stwierdzić z całą pewnością, że człowiek, który podpalił Annę znajduje się wśród nas. Jak pan śmie? Zerwał się z krzesła Damian Sułek. Uderz w stół. Zauważyła cicho pani Zakrzewska, zaraz milknąc pod ostrym spojrzeniem Słuka, a ja po raz kolejny pomyślałem że w twierdzeniach o nieomylności kobiecej intuicji jest sporo prawdy. Nie sądzi pan chyba, że ktoś z nas, mówił dalej niezrażony sułek, jednocześnie odwracając się w lewo i w prawo, jakby szukał potwierdzenia u sąsiadów, że się z nim zgadzają. Kilka osób pokiwało głową saprobatą, a pani Zakrzewska i Grzegorz Kruk spojrzeli na mnie pytająco i naganą, byłby do tego zdolny? Ten pan to podglądacz i intrygant. Przyszedł mu w sukurs Robert Weiss, wstając i celując we mnie palcem. Teraz w dodatku zabawia się oskarżaniem niewinnych ludzi bez dowodów. Proszę się uspokoić. Wyciągnąłem przed siebie ręce w pojednawczym geście. Jeśli dobrze pamiętam, to nie wymieniłem żadnego nazwiska. A może się mylę? Powiedziałem spokojnym tonem, ale Damian Słuek wyglądał tak, jakbym go spoliczkował z całej siły. Czerwony na twarzy usiadł na swoim miejscu i wbił oczy w podłogę. Robert Weiss nie był taki potulny. Rzucił mi spojrzenie, które miało mówić, doigrałeś się i ruszył do wyjścia. W jego ręku zalśnił srebrny telefon komórkowy. Weiss wybrał jakiś numer i uzyskał połączenie, zanim wyszedł. Inspektor grzymała. Dzień dobry, panie władzo, wejść z tej strony. Usłyszałem jeszcze. Zanim zamknęły się za nim drzwi, pozwolą państwo, że wrócę do wydarzeń sprzed kilku dni, zacząłem, starając się nie dać po sobie poznać, że zachowanie Weissa i to, że zadzwonił do nieprzychylnego mi policjanta, nieco wytrąpiło mnie z równowagi. Do nocy, kiedy wybuchł pożar, zapytała pułkownikowa, a ja przytaknąłem, z zadowoleniem dostrzegając, że nie tylko ona słucha mnie z zainteresowaniem. Po rozprężeniu które spowodował Damian Sułek nie było już śladu. Znów panowałem nad publicznością. Jeszcze kilka dni temu nie wiedziałem dokładnie, co się wówczas stało, ale wczoraj wpadł mi w ręce dokument, który dopełnił obrazu. Nie mogę niestety, ze względu na ochronę prywatności, powiedzieć co to za dokument, ale mogę Państwu w miarę dokładnie opisać, co się działo w czasie pożaru. Przerwałem na sekundę i powiodłem wzrokiem po twarzach Słuchali. Opisałem, jak udało mi się nakryć przestępców wylewających benzynę na werandę Anny i jak puściłem się za nimi w pościg. W czasie gdy biegłem do Zbyszka, w Annie działał wspólnik przestępców. Korzystając z mojej nieobecności i lekkomyślności, która spowodowała, że nie zamknąłem drzwi do mieszkania, wszedł tam i ruszył na werandę. Przypuszczam jednak. Że nawet gdybym zamknął drzwi i tak, by się tam włamał. Skąd wspólnik wiedział, że wybiegłem z willi i domu nie udało się podpalić? Powód był prosty. Nie spał. Jego mocodawca, ten sam, który wysłał w nocy ludzi z benzyną, wyznaczył mu podwójną rolę miał czuwać i gdy tylko zacznie się pożar, zawiadomić krzykiem resztę mieszkańców Wili, miał też dokończyć dzieła, gdyby, a tak właśnie się stało. Podpalacze nie zdołali tego zrobić. Osoba, która rzuciła z mego okna niedopałek, obserwowała akcję podpalaczy, a kiedy zorientowała się w sytuacji, zaimprowizowała i, trzeba to przyznać, zrobiła to błyskotliwie. Wiedziała, że nie ma mnie w pokoju i stamtąd, niezauważona przez nikogo, rzuciła pałek. Wie pan, kim jest ta osoba? Zapytała Renata Pestka. Na jej twarzy widać było od razu i strach. Już do tego dochodzę odparłem. Osoba, która wtargnęła do mego pokoju, nie przewidziała jednego mówiłem teraz szybko i twardo nie przewidziała, że zjawi się świadek, który ją zobaczy i będzie mógł wskazać. Teraz wykrzyknąłem, a wszyscy zgromadzeni w pokoju odwrócili się jak na komendę w stronę drzwi. Nie minęły trzy sekundy. A drzwi otworzyły się i stanął w nich. Aspirant grzymała. Zanim czaił się Weis. Aspirant spojrzał na mnie wzrokiem opiekunki, która złapała niegrzeczne dziecko na podjadaniu nuteli i pokręcił głową. Już miał coś powiedzieć, ale wtedy zjawił się mój świadek. Odetchnąłem s ulgą kiedy dojrzałem, że przez szparę między aspirantem a framugą drzwi wciska się najpierw Maciek, a potem Zosia z ogryskiem na rękach. Dziewczynka powiedziała coś kotu do ucha, a potem położyła zwierzaka na ziemi. To właśnie ogryzek był moim świadkiem. Kot, jak o tym napisała w swoim pamiętniku Ania, wszedł do mojego pokoju, gdy był w nim podpalacz. Podpalacz potraktował go brutalnie, a ogryzek, jak sam się o tym przekonałem, był zwierzęciem pamiętliwym. Liczyłem, że zaatakuje teraz swego prześladowcę. Nie miałem wątpliwości, że był nim Damian Sułek, odwiedzał w tajemnicy Weissa, który miał motyw, żeby doprowadzić Annę do ruiny. Wykrzykiwał nawet głośno, że Weiss mu nie zapłacił. Ogryzek zawinął z gracją ogonem i ruszył. Stawiał powoli łapę za łapą idąc w kierunku odwróconych w jego stronę ludzkich twarzy. Przez chwilę zrobiło mi się głupio, że wykorzystałem pamiętnik siostrzenicy Damiana Sułka, by go zdemaskować. Ale potem pomyślałem o niebezpieczeństwie, na jakie naraził nie tylko swoją siostrzenicę, ale wszystkich mieszkańców Fanny, i już tylko wpatrywałem się w ogryska. Kot stał metr od rzędu krzeseł i wpatrywał się spod przymkniętych powiek w twarz Damiana Sulka. Potem odwrócił od niego głowę. Sierść na jego wygiętym w pałąk grzbiecie zjeżyła się. Zwierzak pokazał zęby, parsknął gniewnie i skoczył. Wylądował na głowie. Renaty pestki Kobieta podskoczyła i spróbowała strącić kota z głowy, ale on uczepił się kurczowo jej włosów trzema łapami, a czwartą uzbrojoną w odsłonięte pazury drapał bez litości nauczycielkę. Nie mogąc wydobyć z siebie ani słowa i nie będąc w stanie się poruszyć, patrzyłem, jak kobieta zatacza się i obraca wokół własnej josi, usiłując pozbyć się, szczepionego z nią w szalonym tańcu, stworzenia to ja podpaliłam Annę, krzyknęła w końcu rozpaczliwym tonem Renata Pestka przyznaję się, wszystko powiem, tylko zabierzcie ode mnie tego potwora.